Cześć, witajcie! Dzisiaj opowiemy Wam, czym można przewozić ludzi, zwierzęta czy towary. Ten pojazd na pewno znacie. To szkolny autobus. Ubaki zawozi swoich pasażerów do szkoły i z powrotem. Tu mamy kaczkę jadącą na motorze. Motory mają tylko dwa kółka, aż dziwne, że się nie przewracają. O, a tam w dali widać statek. Wiecie, dlaczego nie tonie? Bo część statku wypełniona jest powietrzem. Chciałabym kiedyś popłynąć w rejs statkiem. Oby tylko nie było wtedy sztormu. A co to? To peryskop. To takie urządzenie, dzięki któremu z łodzi podwodnej można obserwować, co dzieje się na powierzchni wody. Są też ubaki i tisz. Cześć chłopaki! To musi być niesamowite, tak móc pływać pod wodą przez tyle czasu. Jest też pociąg. Pociągi dawno temu były ciągnięte przez ludzi lub zwierzęta. A teraz wiecie, z jaką prędkością jeździ najszybszy pociąg na świecie? 600 km na godzinę. To naprawdę szybko. Cześć Tashi. Dokąd się wybierasz? Masz niezłe auto. Auta jeżdżą, kiedy nalejemy do nich ropę, olej lub gaz. Ale najbardziej przyjazne dla środowiska są te na prąd. Wiecie, że można ładować je prawie tak samo jak telefon? A ten pojazd poznajecie? Tak, to helikopter. Helikoptery lub inaczej śmigłowce używane są często przez szpitale, kiedy jest wypadek. To właśnie helikopterem można dostać się na miejsce najszybciej. A to jest awionetka, czyli mały samolot turystyczny. Takie awionetki można czasem zobaczyć na niebie, jak ciągną za sobą szybowce. No i na koniec mamy balon. Balonów używa się też do mierzenia temperatury, ale można też polecieć balonem jako pasażer. Ciekawe, jak to jest oglądać świat z góry. Pa, pa, krówko! Jeśli podoba Ci się nasza bajka, zagraj w naszą aplikację. Poproś rodziców, aby pobrali Ci ją na telefon lub tablet. Link znajdziecie w opisie. Cześć Ubaki, dobrze wyglądasz. Widzę, że grasz w tenisa ziemnego. Podoba mi się Twoja niebieska rakieta. Tishi też sobie całkiem dobrze radzi. Oj, uważaj Ubaki, piłki tenisowe są bardzo twarde. Patrzcie, Tishi będzie zjeżdżał na nartach. Sprawdź, czy są dobrze zapięte. Jazda na nartach wcale nie jest taka trudna, ale musimy pamiętać, żeby wybrać tylko bezpieczne trasy. Haha, Tashi pędzi jak błyskawica. Bieganie to mój ulubiony sport, zwłaszcza, że można to robić wszędzie. Szybciej Tashi, na pewno będziesz pierwszy. A czy wiecie, jak nazywa się ta gra? To koszykówka. Polega ona na tym, aby zdobyć jak najwięcej punktów. Tashi trafił do kosza i zdobył punkty. Hurra! Tashi to prawdziwy atleta. Znowu do kogoś biegnie. Hop! Skok w dal to ekscytująca dyscyplina. Ubaki płynie kajakiem. Aby to zrobić, trzeba mieć bardzo silne ręce. Wiosłowanie wymaga od nas wiele wysiłku. A to chyba najpopularniejszy sport. Potraficie grać w piłkę nożną? Och, co za pech. Tashi nie obronił bramki i Ubaki zdobył gola. Myślicie, że Tashi sobie poradzi? Te ciężary wyglądają na bardzo ciężkie. Dalej Tashi, dasz radę. Tashi chyba musi jeszcze trochę poćwiczyć. Tishi? Przecież jesteś mniejszy, a one są bardzo ciężkie. Nie do wiary. Okazało się, że Tishi jest silniejszy.
Czy byliście kiedyś na basenie? Ja uwielbiam tam pływać. Woda zawsze jest taka cieplutka. Wiecie, że szachy to również dyscyplina sportowa? Wiecie, jak się w nie gra? Może poproście rodziców, żeby was nauczyli. Opowiem wam o różnych zawodach. Niektóre być może już znacie. A może znacie też kogoś, kto wykonuje taki zawód? To jest restauracja. Pewnie czasem zabierają was tam rodzice, żeby coś zjeść. Jedzenie przygotowuje kucharz. Dzisiaj naszym kucharzem jest Ubaki, która gotuje zupę pomidorową i smaży warzywa. Trzeba wiedzieć, jak używać przypraw, żeby wszystko pysznie smakowało. Oho, Tashi, widzę, że masz dziś bardzo ważne zadanie. Piękny czerwony samochód strażacki. Chyba już się domyślacie, kim jest Tashi. Tak, to strażak. Właśnie dostał zgłoszenie do pożaru. Włączył syrenę i jak najszybciej musi dotrzeć do celu. Z węża leje się woda. Mam nadzieję, że już za chwilę pożar zostanie ugaszony. Świetna robota, Tashi. Ubaki i Tishi są właśnie na lekcji matematyki. Jak się pewnie domyślacie, zawód, o którym teraz opowiem, to nauczyciel. Chłopaki uczą się dziś odejmować i dodawać. Czy wyniki się zgadzają? A to jest radiowóz, a w środku policjant. Do jego głównych zadań należy pilnowanie, żeby wszyscy przestrzegali prawa i też ściganie przestępców, czyli takich ludzi, którzy kradną, niszczą czy biją. Przejeżdżają też, kiedy jest wypadek samochodowy. Tego pana pewnie poznajecie. To pan doktor. Na pewno byliście już kiedyś w jego gabinecie. Pan doktor zawsze osłuchuje naszą klatkę piersiową i serce za pomocą specjalnego przyrządu, który nazywa się stetoskop. Potem czasem zagląda nam do gardła i uszu i na koniec przepisuje lekarstwa i mówi, czy musimy iść do szkoły, czy możemy zostać w łóżeczku. No. Dzień dobry, Ubaki. Widzę, że coś malujesz. Malarze używają bardzo różnych przyborów. Ubaki akurat ma pędzel i farby. Próbuje namalować krajobraz na płótnie. A wiecie, jak nazywa się ten drewniany stojak na trzech nogach? To sztaluga. Widzę, że ktoś tu robi zakupy. Za ladą w sklepie pracuje ekspedientka. Ta pani ma naprawdę dużo pracy. Musi nie tylko obsługiwać kasę, ale także rozkładać towary i dbać o porządek w sklepie. Jest też mechanik samochodowy. Kiedy coś się zepsuje w aucie, trzeba mieć specjalne narzędzia i umiejętności, żeby je naprawić. Ojej, masz coś na twarzy. A to jest kurier. Kiedy chcemy coś do kogoś wysłać, to musimy najpierw to zapakować, a potem możemy zadzwonić do firmy kurierskiej, żeby odebrała paczkę i zawiozła pod wskazany adres. Ciekawe, co jest w tej paczce. O, widzę jakieś trudne litery i cyfry na komputerze. To jest programistka. Programiści piszą różne dziwne kody w specjalnych programach. Dzięki temu powstają na przykład aplikacje, gry czy systemy. Ale fajna zabawa. Prawie jak z plasteliną. Tishi przygotowuje ciasto na chleb. Czy wiesz, w jakim zawodzie pracuje? Tak, to piekarz. Piekarze wypiekają dla nas pyszne chleby i bułeczki. Ubaki pracuje jako dziennikarz. Dziennikarze przygotowują informacje z kraju i ze świata, jeżdżą do różnych miejsc i rozmawiają z ludźmi. A potem przygotowują materiał, który można zobaczyć w telewizji czy w internecie. A kiedy czekasz na jakiś list, to kto ci go dostarczy? Listonosz. Kiedyś, gdy nie było internetu i telefonów komórkowych, ludzie wysyłali do siebie listy. Dzisiaj czasem niektórzy wysyłają do siebie kartki z wakacji. Ubaki, dostałeś list. Hej, hej, dzisiaj porozmawiamy sobie o przeciwieństwach. Czy wiecie, co to takiego? Słoń jest największym zwierzęciem na Ziemi, a myszka jest bardzo mała.
To właśnie przeciwieństwo. Słonie mogą mieć nawet 4 metry wysokości, czyli takie jak niektóre domy. Za to myszki są wielkości małej łyżeczki. Duży słoń i mała myszka. Cześć Tishi, na co patrzysz? O, to piórko. Pióra spadają bardzo wolno, dlatego że są niezwykle lekkie i mogą nas załaskotać w nosek. Hihi. Jest i Tashi. Oj, czy to nie będzie dla ciebie zbyt ciężkie? Na początku może zacznij od czegoś lżejszego. Ciężkie ciężary i lekkie piórko. Widzę, że Tishi i Tashi postanowili zrobić sobie przerwę w kawiarni. Tishi wybrał zimne lody, Tashi za to wybrał gorące kakao. Spójrzcie, nad kubkiem nadal unosi się para. To znaczy, że zanim się go napijemy, musimy poczekać, aż napój wystygnie. A co wy wolicie? Kakao czy lody? Zimne lody i gorące kakao. Słońce schodzi coraz niżej i niżej. To znak, że niedługo nadejdzie noc. W ciągu dnia jest jasno. To właśnie przez słońce. Jest jak lampka, która oświetla naszą planetę. Za to nocą Ziemię oświetla Księżyc. Jest on naprawdę bardzo daleko. Czy chcielibyście tam polecieć? Ja bardzo. Jasny dzień i ciemna noc. Jak przyjemnie ciepło. Tishi i Ubaki postanowili zrelaksować się na plaży. Każdego dnia powinniśmy wypić co najmniej 2 litry wody. Tishi był chyba bardzo spragniony. Jego szklanka jest już pusta. Pusta szklanka i pełna szklanka. Tishi wyszedł na spacer ze swoim dziadkiem. Uwielbiam, kiedy mój zabiera mnie na plac zabaw. Mój dziadek potrafi też wszystko naprawić. Tishi, a ty o czym teraz rozmawiasz ze swoim dziadkiem? Młody Tishi i stary dziadek. Uwielbiam żółwie. Są spokojne i bardzo wolno chodzą. Bardzo mi się podoba, że noszą swój domek na plecach. Och, a co to było? Przebiegał bardzo szybko. A, no tak, to gepard. To najszybsze zwierzę na świecie. Gepard może osiągnąć nawet 100 km na godzinę. To tak szybko jak samochód. Szybki gepard i wolny żółw. Gdy wieje wiatr, wiatraki cudownie się kręcą. Małpce się to chyba bardzo podoba. O nie, dlaczego ta małpka płacze? Ach, już widzę. Jej wiatraczek się połamał. Nie martw się, na pewno da się go jakoś naprawić. Wesoła małpka i smutna małpka. O, Tishi, widzę cię w okienku. A tu jest Tashi. O, to chyba jakiś wieżowiec. Jest naprawdę wysoki. Na szczycie jest Ubaki. Z takich wysokości ludzie, którzy idą po chodniku, wydają się malutcy jak mróweczki. Nie boisz się Ubaki? Wysoki wieżowiec i niski domek. Ubaki jest maszynistą. Prowadzi pociąg. Pociągi jeżdżą po specjalnych torach. Jeździliście kiedyś takim? Jego pociąg jest naprawdę długi. Ma aż 10 wagonów. Jest też Tishi. Ale jego ciuchcia ma tylko jeden wagon. Miłej podróży, Tishi. Krótki pociąg i długi pociąg. Mrówki są bardzo pracowite. Są też wyjątkowo silne. Potrafią unieść dużo więcej niż same ważą. A to jest leniwiec. Całymi dniami śpi, dlatego nie musi dużo jeść. Pracowita mrówka i leniwy leniwiec. Między tymi surykatkami też widać przeciwieństwo. Ubaki jest gruby, a Tashi chudy. Każdy z nas się różni. Nie ma w tym absolutnie nic złego. Chudy Tashi i gruby Ubaki. W mieście na wielu ulicach znajdują się przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Taka sygnalizacja pomaga nam dostać się na drugą stronę ulicy. Jeśli pali się czerwone światło, to oznacza, że nie możemy przejść.
Musimy poczekać, aż zapali się zielone. Dopiero wtedy możemy bezpiecznie przejść przez ulicę, ponieważ wszystkie pojazdy muszą się w tym czasie zatrzymać. Zdarza się też, że przy przejściu nie ma świateł i sami musimy zdecydować, kiedy przejdziemy na drugą stronę. Najpierw musimy obrócić głowę w lewo, potem w prawo i jeszcze raz lewo. W ten sposób sprawdzamy, czy nie nadjeżdża jakiś pojazd. Jeżeli nic nie widzimy, to możemy przejść przez ulicę. Warto wiedzieć, jak się zachować w takiej sytuacji. Moim zdaniem najlepiej jest jednak poprosić o pomoc kogoś dorosłego. Przechodzenie przez pasy to wcale nie jest taka trudna sprawa, ale warto trochę poćwiczyć. Czy wiecie, że takie przejścia są nazywane też zebrą? Śmieszne, prawda? To dlatego, że pasy przypominają trochę biało-czarne prążki zebry. Jest kilka rzeczy, o których musimy pamiętać. W szczególności to, aby zachować ostrożność i nie wpatrywać się w tym samym czasie w ekran telefonu. Bardzo niebezpieczne jest przebieganie przez ulicę, szczególnie w sytuacji, gdy zielone światło mruga albo pali się już czerwone. Czasami może się zdarzyć, że chodnik będzie podzielony na dwie części. Jedną dla pieszych, a drugą dla rowerzystów. Nie wolno nam iść tą drugą, bo rozpędzony rower może nadjechać z każdej strony. Kamizelki odblaskowe są obowiązkowe nocą w terenie niezabudowanym, ponieważ sprawiają, że jesteśmy lepiej widoczni na drodze dla każdego kierowcy. Światła samochodów odbijają się od kamizelki i możemy być pewni, że wszyscy będą nas widzieli. Tak samo działają mniejsze odblaski, które można łatwo przymocować do naszego plecaka albo założyć na rękę. Tishi, Tashi i Yubaki polecą dziś w kosmos. Razem z naszymi bohaterami poznamy Układ Słoneczny. Startujemy z naszej planety, która nazywa się Ziemia. Ziemia to trzecia planeta od Słońca. Tak jak inne planety, krąży wokół Słońca i obraca się wokół własnej osi. Powierzchnię Ziemi pokrywają wody i lądy. Ziemia przyciąga do siebie wszystko, co znajduje się w pobliżu. Bardzo daleko w kosmosie przyciąganie działa inaczej niż na jej powierzchni i wszystko znajduje się w stanie nieważkości. Wokół Ziemi krąży Księżyc. Widoczny jest z Ziemi każdej nocy inaczej. Widzimy całą kulę, a w kolejny coraz mniej, aż do kształtu cienkiego rogala. Na Księżycu możliwe jest lądowanie statku kosmicznego. Stanął tam również człowiek. Powierzchnia pokryta jest kraterami utworzonymi przez uderzenia odłamków skalnych. Tak jak na Ziemi, występuje tu przyciąganie. Jest ono jednak słabsze. Słońce jest gorącą, świecącą gwiazdą. Dzięki swojej sile przyciągania utrzymuje wokół siebie planety. Datuje się, że Słońce powstało około 4,5 miliarda lat temu. Na
Najbliżej Słońca krąży Merkury. Jest to najmniejsza z planet. Powierzchnia przypomina tą, która jest na ziemskim księżycu. Kolejną planetą jest Wenus. Jest ona dużo większa od Merkurego. Lądowanie na tych planetach nie jest możliwe. Jest na nich bardzo gorąco. Temperatura na powierzchni Wenus wynosi średnio około 460 stopni Celsjusza. Czwartą planetą od Słońca jest Mars. Na jego powierzchni występuje wiele kraterów uderzeniowych. Podobnie jak na Ziemi, znajdują się tam doliny, pustynie, wulkany i polarne czapy lodowe. Wokół Marsa krążą dwa księżyce, Phobos i Deimos. Pomiędzy Marsem a Jowiszem znajduje się pas planetoid. Planetoidy to w większości małe ciała Układu Słonecznego, składające się głównie ze skalistych i metalicznych minerałów. Największym obiektem w pasie planetoid jest planeta karłowata Ceres. Jowisz jest piątą i największą planetą w Układzie Słonecznym. Składa się prawie wyłącznie z gazu. Na całej jego powierzchni występują smugi chmur z potężnymi burzami. Wokół Jowisza krąży co najmniej 75 księżyców. Największe z nich to Io, Europa, Ganymedes i Kalisto. Jowisz okrąża Słońce przez prawie 12 lat ziemskich. Saturn jest szóstą planetą Układu Słonecznego i drugą co do wielkości. Składa się prawie wyłącznie z gazów. Wokół Saturna widać pierścienie, składające się głównie z lodu i z odłamków skalnych. Czy wiecie, że wiatry na Saturnie osiągają prędkość ponad 1800 km na godzinę? Uran to siódma planeta od Słońca i trzecie co do wielkości w Układzie Słonecznym. Jest olbrzymią kulą składającą się z gazu. Wokół planety poruszają się chmury i wieją silne wiatry. Uran posiada liczne księżyce. Można go zobaczyć z Ziemi, tylko za pomocą teleskopu. Ostatnią, ósmą planetą w Układzie Słonecznym jest Neptun. Czwarta co do wielkości gazowa kula, wokół której krąży co najmniej 11 księżyców.
Planeta ta jest bardzo daleko od Słońca, dlatego jest jednym z najzimniejszych miejsc w Układzie Słonecznym. Pełny obieg wokół Słońca trwa prawie 165 lat. I to już koniec naszej wspaniałej podróży. Do zobaczenia! Jedzie pociąg, jedzie kolorowy, pełen cudnych zwierząt, całkiem chyba nowy. W pierwszym wagonie jeden słoń jedzie, piękny, ogromny, jak londyńskie wieże. W drugim wagonie dwa śmieszne misie, ciekawe co zjadły na obiad dzisiaj. W trzecim wagonie trzy słodkie kotki. Takie malusie, pewnie pieszczoszki. W czwartym wagonie rodzina owiec. Ile ich jest? Może ty mi powiedz? W kolejnym wagonie pięć strusiów jedzie. Trochę ściśnięte, jak w puszce śledzie. W szóstym szympansy. Sześć ich siedzi w rzędzie. Może pomachają? Wesoło nam będzie. W następnym siedem świnek morskich znajdziecie. Takich słodkich świnek nie ma nigdzie na świecie. W ósmym wagonie całe osiem kurek, zebranych z różnych ośmiu podwórek. W dziewiątym siedzą same króliczki. Było im zimno, ubrały szaliczki. A na ostatnim, dziesiątym wagonie miejsce zajęły malutkie gryzonie. 10 myszek zamyka tą wycieczkę. Szerokiej podróży życzę im troszeczkę. Brrr, ale tu zimno. Dobrze, że macie ciepłe czapki. Arktyka to naprawdę lodowate miejsce. Jest to obszar otaczający biegun północny. Obejmuje część Rosji, Kanady, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Alaskę, Grenlandię, Islandię oraz Ocean Arktyczny. Lód zaczął się tu tworzyć już bardzo dawno temu, a Grenlandia to wyspa, która prawie w całości jest nim pokryta. Mieszkają na niej Eskimosi. Mieszkają w domkach z całości zbudowanych ze śniegu i lodu. Taki domek to iglo i jest w nim bardzo ciepło. O, a co to za ogromne zwierzę? Jak myślisz, Ubaki? Tak, to waleń. Wbrew pozorom nie jest to ryba, tylko ssak. Walenie wykorzystują echolokację, czyli wydają trzeszczące dźwięki, które odbijają się od przeszkód i wracają do nich w postaci echa. Ale słodka foczka! Foki mają słaby węch, ale za to doskonały wzrok i słuch. Żywią się one głównie rybami i skorupiakami. Ubaki, czy widziałeś kiedyś białego niedźwiadka? Taki miś to niedźwiedź polarny. Jego grube futro i warstwa tłuszczu chronią go przed zimnem, a biały kolor zapewnia mu doskonały kamuflaż. Jest on największym żyjącym drapieżnikiem lądowym, może osiągnąć nawet do 3 metrów długości. Dlatego ciszy lepiej nie podchodzi zbyt blisko. Karibu to renifery, które również występują w Arktyce. To one ciągną sanie świętego Mikołaja. Mają piękne poroże. Hop, hop. Zając bielak ma silne łapki, ale nie kopie nor, tak jak jego krewniacy, króliki. W dzień ukrywa się w zaroślach, a nocą wyrusza na polowanie. Och, uważaj, Tishi. To puchacz śnieżny. Sowy te mają naprawdę piękne piórka. Są niemal całe białe, mają tylko niewielkie ciemne plamki na całym ciele.
Za to wół piżmowy ma długie i ciemne futro. Charakteryzuje się on zakrzywionymi z przodu rogami i jest trochę podobny do żubra. Arktyka jest taka piękna. Niestety przez to, że na świecie jest coraz cieplej, lód tam topnieje i już niedługo może mieć zupełnie inny kształt. Aby temu zapobiec, musimy pamiętać m.in. o segregacji śmieci i gaszeniu światła, gdy nie jest ono nam już potrzebne. Tishi, a jak tobie podobała się Arktyka? Hej, hej, Tashi i Tishi. Chyba w nocy odwiedził was dziadek mróz i pięknie pomalował szyby. Kiedy zimą temperatura spada poniżej 0 stopni, na zimnych szybach osadza się szron i tworzy przepiękne wzory. Ale dużo śniegu! Idealna pogoda na zabawę na sankach. Dobrze, chłopaki, że ubraliście czapki i szaliki. Czy widzę, że śnieg powstaje z zamarzniętej pary wodnej i że nie ma dwóch takich samych płatków śniegu? Kiedy robi się bardzo zimno, nawet rzeki potrafią zamarznąć. A kiedy robi się trochę cieplej, stawli lodu odłamują się kry. Hej Tishi, widzę, że znalazłeś przebiśniegi. To jedne z kwiatów, które najwcześniej zakwitają. Czasem nawet, kiedy na ziemi leży jeszcze śnieg. Po zimie pod koniec marca przychodzi do nas wiosna. Wtedy cała przyroda rodzi się do życia. Uśpione rośliny zaczynają wypuszczać liście i zakwitają. Pojawiają się owady. Temperatura wtedy wzrasta i nie potrzebujemy już takich ciepłych ubrań. Dni są coraz dłuższe. Wracają też z dalekich krajów bociany. A po wiośnie przychodzi lato. Temperatura jest coraz wyższa. Częściej świeci słońce, dzień jest jeszcze dłuższy. To wtedy też są wakacje i można jechać nad morze. Pamiętajcie, żeby zawsze chronić głowę od słońca. Najlepiej ubierzcie czapkę lub kapelusz, a na oczy załóżcie okulary przeciwsłoneczne. Pamiętajcie, żeby dużo pić. Często pod koniec sierpnia spada ulewny deszcz. Zrywa się silny wiatr i uderzają pioruny. Wiecie, jak nazywa się to zjawisko? Tak, to burza. Pamiętajcie, żeby podczas burzy najlepiej być w budynku lub w aucie. Nie należy się chować pod drzewami czy słupami i trzeba wyjść z wody. Piorun zawsze uderza w najwyższe punkty. Widzę, że złapała was ulewa i nieźle zmoczyło wam futerka. Przydałby się ręcznik i ciepła herbata. Kiedy w powietrzu są jeszcze krople wody, a słońce wyjdzie zza chmur, powstaje tęcza. Czy wiecie, ile kolorów ma tęcza? Powiem wam. 7. Pod koniec lata na polach rozpoczynają się żniwa. Gospodarze zbierają wtedy ze swoich pól zboża. Hej, uwaki, czekacie sporo pracy. Wow, jaka wichura. Trzymaj się mocno, uwaki. Kiedy kończy się lato, robi się coraz zimniej. Nadchodzi kolejna pora roku, jesień. Hej, Tishi, widzę, że masz niezłą zabawę z liśćmi. Jesienią liście zmieniają kolory, a potem zaczynają opadać. Przyroda żeguje się do snu zimowego. Bociany odlatują do ciepłych krajów. Najczęściej pada deszcz, a w lesie pojawiają się grzyby. Pamiętajcie, żeby samemu nie zrywać grzybów, bo mogą być bardzo trujące. Czasem pojawia się mgła i widać tylko to, co jest blisko nas. Jesienią zdarza się, że pada grad. To takie wielkie zamrożone kulki, które nazywają się gradziną. Jesienią możemy zbierać żołędzie i kasztany, z których powstaną super ekstra ludziki. Tashi, zaraz pomogę ci zbierać. Pa, pa, dzieciaki! Dziś jest piękna pogoda. Tashi wybiera się na wycieczkę do lasu. Ciekawe, kogo tam spotka. Ho, ho! Zabrałeś ze sobą lornetkę. Co tam widzisz? Wow, to jest łoś. Ale ma piękne poroże. I śmieszną brodę. Ale mnie wystraszyłeś. Co tam jest? To sowa. Niektóre sowy śpią w dzień i w nocy polują. Jaka śliczna sarenka. Pomachaj do nas ogonkiem. Tishi chyba się zmęczył tym spacerem po lesie.
Ojej, co się dzieje? Orzechy lecą z nieba. To wywóreczka. Na co tam patrzysz? Jakiś rudy ogon. Co to może być? No tak, to przecież lis. Czy wiedziesz, że lisy świetnie pływają i potrafią kopać nory? Zbliża się już jesień, a z drzew zaczynają opadać kolorowe liście. A kuku, witaj jeżu. Nieźle mnie wystraszyłeś. Czy wiecie, że jeży najbardziej lubią jeść ślimaki, jaszczurki czy żaby, a nie jabłka? Co tam znów wypatrzyłeś? Ale cudny! To jest ryś. Bardzo mało ich zostało na wolności, dlatego są pod ochroną. Mają na uszach śmieszne pędzelki. Tashi, tam jest dzik. Poczekaj. Ale tu żołędzi. Ja lubię robić z mamą żołędziowe ludziki, a dziki lubią je jeść. Gdzie tak biegniesz? Ale ogromne zwierzę. Spróbuj mu pomachać. To przecież żubr. Nie zrobi ci nic złego. Taki żubr może ważyć nawet 900 kg. To była cudowna przygoda. Spotkaliśmy wiele zwierząt. Pamiętajcie, że w lesie powinno zachowywać się cicho. Nie wolno śmiecić, straszyć zwierząt, niszczyć roślin i rozpalać ogniska. Witaj, Jubaki. Ale masz świetny czerwony traktor. Dzisiaj jedziemy obejrzeć zwierzęta, które żyją w gospodarstwach. Ho, ho, oto i kura. Kury lubią jeść niektóre warzywa i zioła. Kury znoszą jajka, z których wylęgają się pisklęta. O, jest i kogut. Koguty są większe i bardziej kolorowe od kur i mają duże pióra na ogonie. No i lubią piec wcześnie rano. A to jest świnka. Świnki są bardzo mądre i lubią się bawić. Też bym chętnie poskakała w tym błotku. A to kto? To jest krowa. Czy wiecie, że krowy codziennie przez 8 godzin jedzą? Ciekawe, czy im się to nie nudzi. Mamy i kozę. Kozy mają śmieszną brodę i rogi. I bardzo, bardzo lubią skakać. Dokąd tak szybko biegniesz, koniku? Hej, Jubaki! Chyba ktoś cię wyprzedził. Konie umieją bardzo szybko biegać. A to jest osiołek. Coś masz na nosie, osiołku. Osły wydają śmieszne dźwięki i mają duże uszy. Jubaki jakiś dzisiaj zamyślony. A pod mostem kąpie się kaczka. Ciekawe, jaka jest dziś woda. Kaczki umieją latać, pływać i biegać. Też bym tak chciała. Jest i zielona żabka. A może to zaczarowany książę? Żaby bardzo lubią zjadać owady. Jubaki, widzę, że masz dziś dużo pracy. A za ścianem schowała się owieczka. Z owczej wełny można uszyć ciepłe skarpety. A wiecie, jaki odgłos wydaje owieczka? A wszystkich zwierząt i gospodarstwa pilnuje piesek. Psy mają bardzo dobry słuch i świetny węch. Ale słodki z ciebie, piesek. No i musi też być kotek. Koty też pilnują porządku w gospodarstwie i polują na gryzonie. Miau, miau, coś ty kotku chciał? Dzisiaj zabierzemy was z Tashim na przejażdżkę po Afryce. Afryka to jeden z kontynentów. Jest tutaj bardzo gorąco i sucho. O, jest i Tashi. I są też jakieś długie nogi. To żyrafa. Żyrafy mają też długie szyje, żeby mogły dosięgać pyszne liście na drzewach. A to jest słoń. Słonie mają długie trąby, a te długie kły po obu stronach trąby to ciosy. Słonie mają też wielkie uszy,
którymi mogą się wachlować, żeby było im chłodniej. No nareszcie jakaś woda. Niewiele jej tutaj. A tu hipopotam. Hipopotam spędza prawie całe dnie w kąpieli i dopiero w nocy skubie trawy na łące. Czy wiesz, że hipopotam może ważyć nawet 4500 kg? A kuku? A tutaj wąż się schował. W Afryce żyje wiele gatunków węży. Niektóre z nich są jadowite. To znaczy, że po ukąszeniu przez nie możemy zachorować, a nawet umrzeć. Trzeba bardzo uważać. Ten na szczęście nie jest jadowity. A to co za dziwne zwierzę? Haha, to struś. Chyba właśnie połykał piasek. Strusie potrafią bardzo szybko biegać i mogą żyć nawet 75 lat. A tam na drzewie to szympans. Chyba chce się pobawić z Tashim. Szympans to małpa. Szympansy budują gniazda na drzewach. A to jest lew. Nazywamy go królem zwierząt. Łatwo go poznać. Ma piękną grzywę i potrafi naprawdę głośno ryczeć. Chyba postanowił trochę pospać. Słodkich snów, królu. A to co? Tashi, co to może być? Ja też nie wiem. Ojej, to nosorożec. Nosorożce są ogromne. Niestety, jest ich coraz mniej w Afryce. Muszą być pod ochroną. A to młody lampart. Kolejny ssak z rodziny dużych kotów. Lamparty są bardzo silne i zwinne. Mogą skakać na odległość nawet 8 metrów. To już koniec naszej przygody. Do zobaczenia, Tashi. Do zobaczenia, lamparcie. Hej, czy wiecie, co dziś będą robić Tishi, Tashi i Yubaki? Tak, będą gotować zupę. Woda w garnku już jest. A teraz dodamy warzywa. Tishi, co tam masz? Cebulę! Czasem przy krojeniu cebuli można się popłakać, a jak jest się przeziębionym, to można zrobić i wypić syrop z cebuli. A ty co tam masz, Ubaki? To pietruszka. Możemy jeść korzeń pietruszki, czyli tą białą część, i natkę, czyli tą zieloną, która zawiera bardzo dużo witaminy C. Można też posypać nią zupę po wylaniu na talerze. Wiecie, co to jest? Tak, to czerwony pomidor. Pomidory rosną na krzaczkach. Zawierają bardzo dużo potasu. To taki pierwiastek, który potrzebny jest nam do życia. Marchewka! Marchewki rosną w ziemi. W marchewce najwięcej jest beta-karotenu, który wspomaga nasz wzrok, serce i skórę. Czy wiesz, że są też marchewki żółte, czerwone, a nawet czarne? Wow, ale piękna dynia. Są dynie jadalne i ozdobne. Są źródłem ogromnych ilości witamin A i C. Dzięki witaminie C jesteśmy między innymi bardziej odporni na choroby, a witamina A dba o nasze oczy. Czy wiesz, ile ważyła największa dynia wyhodowana na konkurs hodowców dyń? 630 kg. A Ubaki ma czosnek. Słyszałam, że powinno się zjadać ząbek czosnku dziennie, bo ma tak dużo witamin. Tylko potem śmierdzi z buzi. Nie wiem, czy wiecie, ale czosnkiem leczono ludzi już w starożytnym Egipcie. A to warzywo poznajecie? To papryka. Ma wiele kolorów. Może być zielona, żółta, pomarańczowa, czerwona. Ja najbardziej lubię czerwoną. A ty? Sproszkowaną paprykę można używać jako przyprawy. A Ubaki ma też paprykę, ale to papryka pepperoni. Jest bardziej ostra. Może być czerwona albo zielona. Ona też ma mnóstwo witamin i minerałów, które są nam potrzebne, żeby być zdrowym. Ciekawe, co za warzywo szykuje Tishi.
To jest kalafior. Najlepiej gotować go tylko 3-4 minuty. Świetnie smakuje też na surowo. No i to chlub do wody. A tu mamy brokuł. Wiem, że dzieci nie przepadają za jego smakiem, ale warto go jeść, bo to jedno z najzdrowszych warzyw na świecie. Ciach, ciach, ciach. Brokuł ląduje w garnku. Niam, buraczek. Uwielbiam barszczyk. A wy? Moja babcia robi najlepszy barszcz na świecie. A wiecie, że buraki zawierają bardzo dużo żelaza, które jest bardzo potrzebne do produkcji krwi. A kto wie, co to za warzywo? Tak, to ogórek. Czy wiecie, że ogórek składa się z prawie samej wody? Dlatego dobrze gasi pragnienie, gdy jest gorąco. Moja mama czasem kładzie plastr ogórka na oczy. Śmiesznie wtedy wygląda. To podobno rozświetla skórę czy coś. A to jest bakłażan, albo inaczej oberżyna. Trudne nazwy. To warzywo pochodzi z Afryki. Zawiera bardzo dużo potasu, wapnia i magnezu. Ma piękny fioletowy kolor. Groszek! Uwielbiam groszek. Bardzo lubię wyciągać ze środka te małe, słodkie kuleczki. A ty? Z zielonego groszku można ugotować pyszną zupę krem. Teraz wystarczy zupę ugotować i przyprawić, a potem zjeść. Smacznego!